Cześć wszystkim, serdecznie witam moi drodzy. Dzisiaj powstał film odnośnie komentarza kolegi Waldek, tak ma napisane w swoim tutaj niku i zobaczcie co mi napisał pod filmem Intruder 125 kręci, ale nie odpala, że można by zainwestować parę złotych w nowy miernik, bo ten jest uszkodzony. 8 V po stacyjce na module wystarczy, odpali. Chyba kolega nie zna specyfiki działania tych modułów zapłonowych, mikroprocesorowych, które są montowane w tych motocyklach, które ściśle i bardzo pilnują spadków napięć, tylko po to, żeby nie uszkodzić silnika, ponieważ przy słabym kręceniu silnika, jeśli mamy spadek 8 V, tylko dlatego odcina napięcie od modułu, od iskry, żeby nie uszkodzić silnika, ponieważ pęd silnika jest za wolny, żeby go w ogóle uruchomić. Mogłoby dojść do jakiegoś cofnięcia w drugą stronę, uszkodzenia rozrusznika i całego układu rozruchowego. Teraz sprawa mojego miernika, który mam już 30 lat, jest naprawdę dobrym miernikiem, moi drodzy. 30 lat temu za ten miernik zapłaciłem 120 zł i to były potężne pieniądze. Większość ludzi się ze mną zgodzi. Chciałem pokazać, że ten miernik jest sprawny. Moi drodzy, mam tutaj takie urządzenie referencyjne, jest to generator sygnałowy, który ma również do wyboru napięcie, jak widzicie, stałe, DC. Maksymalne napięcie, które mogę tutaj wygenerować, to jest 10 V na oba kanały. I pokażę teraz, że mój miernik jest sprawny. Włączam sobie prawy kanał, bo na obu dwóch kanałach mam to samo napięcie referencyjne. Oczywiście referencyjne napięcia to są całkiem inne urządzenia, ale mogę się tym posiłkować, bo jest to bardzo precyzyjny generator. Więc mam podłączone to do miernika i zobaczcie, tu jest mój miernik. I co on pokazuje? 10 V. Jeśli jest dla kolegi Waldka ten miernik uszkodzony, no to życzę powodzenia. Dla potwierdzenia mam tutaj jeszcze jeden miernik, który też pokazuje 10 V. I to chyba też jest potwierdzenie na to, że ten miernik jest sprawny. Ale żeby nie być jakimś gołosłownym, pokażę jeszcze to na oscyloskopie. To jest bardzo precyzyjne urządzenie, moi drodzy. Osoby, które znają zasady działania oscyloskopu, wiedzą, że to jest naprawdę precyzyjne urządzenie do pomiarów bardzo niskich napięć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Linię mamy teraz w linii 0 i tutaj mamy ustawiony oscyloskop, że podziałka jest 110 V, więc jeśli włączymy napięcie 10 V, powinno być w tym miejscu 10 V na podziałkę. Ja włączam teraz ten drugi kanał, który też ma 10 V i co się dzieje? Mamy 10 V prądu stałego DC. Także do kolegi Waldemara, czy Waldka, jeśli oglądasz ten film, prosiłbym o sprostowanie swojego błędu, ponieważ nie mogę sobie w serwisie pozwolić na diagnozowanie usterek, czy naprawę elektryki, tudzież elektroniki, że tak powiem, urządzeniami, które są niesprawne. Także słuchajcie, no, to jest takie moje małe laboratorium. Mógłbym też podłączyć do tego zasilacza, ale ten zasilacz dla mnie nie jest zbyt precyzyjny. To jest taki zasilacz, który używam do takich prostych rzeczy, nieskomplikowanych. To już ten byłby bardziej, że tak powiem, precyzyjny i jemu bym zaufał. Aczkolwiek nie mam tu, no mam tu regulację do 10 V, ale wiadomo, jest to przeznaczone do całkiem czego innego. Także moi drodzy, jeśli... No może nie wszyscy, ale do kolegi Waldka, trzy razy Waldek, nazwijmy Cię kolego. Jak oglądasz film, to zobacz, wszystkie napięcia mamy 10 V, miernik działa, ten nawet lepiej działa, precyzyjniej od tego miernika, który jest nowszy o 30, ten kupiłem 5 lat temu, no to 25 lat jest młodszy od mojego miernika, który jest naprawdę wysłużony. Pięknie się sprawdza w moim serwisie, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Lewa w górę oczywiście i jak najmniej usterek.